Jak co roku w popielnie wszyscy zjawią się dzielnie, naboje ragnać. Będą pozy szlifować, marznąć i nie żałować, że zjechali tu. Zaczynamy od pakowania sprzętu w nieporęcie. I to jest właśnie Popielno z panoramą. Widzimy wielkie jemioły. Wjeżdżamy sobie otwartą bramą tym razem. W dali idzie Irenka. Widać tam śniardwy przepiękne, łącznie z ukrytą opcją mazurską. I zamrożone toalety z natryskami. Ciekawostka taka. Jest tak wysoki stan tego lodu, że prawie wychodzi na równo z keją. Tu w ogóle normalnie to jest około pół metra w dół. A tam sobie kroczy Irenka. A tu zamieszkamy we wspaniałym hotelu Hilton. Powoli docierają uczestnicy, którzy z nudów myślą, co tu zrobić, żeby miło było. Wspaniały organizator Zbynio nagle wpada na pomysł, żeby może festiwal filmów bajerowych zorganizować. Zostaje rozpisany konkurs i w pryncypialny sposób narzucone jury wycinające najlepsze dzieła konkursowe. I oto mamy poranek pierwszego dnia obozu bojerowego. Poranek zaskoczył wszystkich puchowym śniegu trenem, który pięknym płaszczem okrył pokrywę lodową, tak jeszcze doskonałą wczoraj. Ale duch bojerowy nie ginie. Nieważne, jakie warunki? Ważne, żeby był kontakt ze sprzętem. Wysypali się wszyscy bojerowcy na śniegolód i ochoczo przystąpili do składania. Podejście do sprzętu w tym roku jest całkiem inne niż w poprzednich latach. Nie było jednego transportu bojerowego ogromnym zestawem. Sprzęt został rozrzucony między bojerantów. Jedni przywieźli maszty, inni kadłuby, inni płozownice, płozy, żagle, bomy. I wszystko razem spotkało się w tej oto znanej nam zatoce. Ptaki, wprawdzie jeszcze leżące, już zdradzają chęć do lotu. Delikatne powiewy wiatru podrywają krawędzie płótna i skłaniają do rozsądku. I kto by się spodziewał takiej weny poetyckiej przedsiębiorcy budowlanego Zbynia. Mam nadzieję, że trudności zostaną pokonane. Znowu przy nadziei. I trzeci ptak też rozpostrzy skrzydła. Dynamika przyspiesza. Głosy młotów, gromkie okrzyki wlewają we wszystkich nadzieję. Białe ptaki na białym śniegu. On tak się rozbredził, że te bojery nazywa ptakami. I nawet już goły maszt trzeciej drużyny. Ale coś tu się dzieje. Coś tu się dzieje. Jeden maszt z żaglem wali się na ziemię. Nie ta dziurka. Zobaczmy to z drugiej strony. Tak, bagierka, pan się męczy, ręce mu grawieją, ale udało się, naciągnął linę, nie, to było za ambitnie, trzeba odpuścić, jeden stopień mniej. O, razem, no teraz nie! Nie! Poddał się. Nie, niestety. Poddał się. Zawleczka wpadła mu
śnieg, niebyt, zawleczka w niebycie. Nie będzie lata. Nie będzie lata? Powiedz jeszcze raz, naprawdę nie będzie lata. Nie będzie lata. Nie bądź taki pesymistyczny. Już. Będzie latał. Jednak będzie. Jednak będzie. A tutaj nie szkodzi, że macie tak szybko. Wszystkie bojery ożaglowane. Ostatnie klarowanie lin. Za chwilę zaczną się loty. Rzesza kibiców coraz większa. Ale zajechały ptaki pięknie. A ten dalej o tych ptakach bredzi bojerant, poeta. A tak to wygląda po kilku godzinach latania. Sprzęty ulatane stoją, bojeranci zamarznięci. Już tylko oddają się w zawijaniu rękawów i wstrzeleniu ciepłego wiatru. No, a sprzęty samotne powiewają na lodzie. Koniec epizodu. Następnego dnia przestało wiać. Robią dziadek szybciej, ale to robią dobrze, nie? Jak trochę popchasz, to kawałek pojedziesz. Wieczorem zaczyna zbierać się festiwalowa publiczność. A główny organizator Zbycho otwiera i opowiada historię prezentowania filmu w czasie obozów. Jako świetlaną postać przedstawia przewodniczącego jury Radka. Pracowania innym bojerowej rzeczywistości, którą od wielu lat próbował nas przekonać, pokazując kolejne filmy mniej lub bardziej udane. Jeden z uczestników festiwalu, korzystając z niejasnego regulaminu, zamiast filmu przedstawił pomysł na scenariusz wstrząsającego dzieła pod tytułem Dzień Bojerowca. Słuchajcie, poniosłem koszty i chciałbym to jakoś sobie odbić. No, więc wyobraź sobie, Dzień Bojerowca. Równo godzina 7 to wygląda tak. Kevin Costner, nie? Budzi się pod kołderką obok bagierka. Widzicie to? Tak. Na poduszce, nie? Patrzcie, Kevin Costner odrzuca kołderkę i robi pajacyki. Szybkie pajacyki, żeby się rozruszać, nie? Po czym wpada do stołóweczki i natychmiast maruje kromeczkę, jedna kromeczka, wdziewa kombinezonik i wypada na tam. Widzieliście tutaj kontakt ze sprzętem był, nie obijał się Kevin Costner. Pomachaj tak rękami, a czy zrobię. Nie pajacyki, czy jak ta? Dobra. Później mam dokument, jak to z kolegą Rafałem Kevin Costner zalepiał do Zatoki Łuknajno przez nikogo nie odwiedzał w tym roku. Nikt tam jeszcze nie był. I pustynia, zobaczcie. Pięknie, biało w koło, dziewiczy teren. Żadnego tubylca, autochtona, nikogo. Tylko my z Rafty, Kevin Costner i Rafał. Ale to patrzę, piękne słońce zbliża się do zachodu. Pora wracać może, bo zaraz się może wiaterek skończy. To co, Rafałek, ruszamy? No jeszcze może jakiś wyrównywacz temperatury, nie?
wypity z plecaczka i powrót do domu. I później tak się kończy mój film. Bardzo! Bardzo! Jestem w stanie udostępnić cały czas, oczywiście do wglądu jest. No tak, więc jury zaprowadzało bardzo burzliwie w ogóle. No wiadomo, wyróżniały się dwa filmy mojej produkcji. Ponieważ jestem tak wykolegowany, w związku z tym żadnej nagrody nie dostanę. Pozostałe filmy mniej więcej ten sam poziom reprezentowały. Czyli świetnie, bardzo wysoki. Bardzo wysoki, tak. Na pierwsze miejsce uważamy, żeby przyznać jednak Grażynce. O! A to dlaczego? Dlatego, że film jest absolutnie nowatorski. Film jest absolutnie nowatorski. Trudno powiedzieć, jak to porywający, ale cenimy odwagę. Bo to był bardzo mocny metr. W związku z tym, że nie zapomnij powiedzieć paru słów, jak nagrali. Związany z tobą, bardzo proszę cię bardzo. Proszę cię skarbi. Posłuchajcie chwileczkę. Powrót z Okarowa 2011 rok. Na prezentowanym dziele malarskim główną postacią jest mąż Grażynki, powracający z nieszczęsnego rejsu do Okartowa. Bardzo dziękuję! Radka ze szczęścia rzuca się na niektórych członków jury. Pokaż, jak to robią olimpiady! Skromne jury nie dodało, że główna nagroda wyszła spod ręki przewodniczącego składu. Po rozdaniu nagród odbył się bankiet, na którym uczestnicy, laureaci i organizatorzy raczyli się różnymi smakołykami, jak na przykład dżdżownicami z Filipin. Z braku wiatru i z uciechy posiadania drona zaczynamy eksperymentować z tym sprzętem. Głównym celem jest zrobienie zdjęć z góry. Uczestnicy obozu z zaangażowaniem uczą się obsługi, usiłując zgłębić tajniki lotów. Szczególnie Paweł wypala się intelektualnie. No a co tak skaczesz? No teraz wiatr jest straszny. No jakoś lata. Zaraz zetnie też trzciny, kurczę. Nie umiesz wrócić? A oto jedyne zdjęcie z góry kamerą drona zrobione, nie wiadomo dlaczego, ale ładne. Robimy szereg prób na podwórku hotelu. Dron żyje raczej własnym życiem. To się wzbija, to w głąb wali, jak mówi poeta. Tu pierdziu, ale ambitnie leci dalej. Wreszcie postanowiłem go okiełznać. Albo ja, albo on.
tym momencie dron przestał mnie słuchać zupełnie. Ale okazało się, że on samodzielnie przygrzał pancerną wierzbę i zaginął. Szukaliśmy go z Irenką 2 godziny, aż samoistnie spadł z drzewa pod nogi Irenki z wyrwaną kamerą. Tak zakończyła się moja przygoda z dronem. Na przyszły rok liczymy, że na obozie pojawi się dawno zapowiadany baloniarz.